Serdecznie witam Państwa na naszym stadionie w Oławie, szczególnie gości, a także wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszy mecz o Puchar Polski, rozgrywany pomiędzy Legią Warszawa a rezerwową drużyną Moto Jelcza. Drodzy Państwo, w zespole gości występuje wielu reprezentantów Polski. Będziemy ich podziwiali i miejmy nadzieję, że nasi piłkarze zrobią wszystko, aby dotrzymać kroku tej renomowanej, słynnej polskiej drużynie. Życzę miłego widowiska. To były różne kluby, Związkowiec, Ogniwo, i potem Olawia, no i wreszcie to połączone z Moto Jelczem, jako Moto Jelczoława. Nawiasem mówiąc, ja byłem twórcą tej nazwy, to miała być tymczasowa, a przetrwała już, chwała Bogu, kilkadziesiąt lat. Taki był jeden mecz szczególny, w którym decydowało się, czy Moto Jelcz spadnie, a jednocześnie, bo jeżeli przegra, to spadnie, ale jeżeli to spadnie, ale awansuje drużyna Lechii Gdańsk. Chyba to była Lechia. W każdym razie do pierwszej ligi. Bo to wtedy była pierwsza liga, druga liga, nie żadne tam teraz ekstraklasy i 20 innych poziomów. Nasi stanęli dosłownie, jak to się mówi, na głowie, żeby się ratować przed spadkiem. No przecież nie chcieli spaść. I byłoby dobrze, gdyby nie na minutę przed końcem, wtedy jeszcze się nie doliczało czasu, na minutę przed końcem zaatakował zawodnik gości i wtedy bramkarz Tadziu Kałuziński rzucił się i chwycił piłkę. A ten chłopaczek, napastnik, przeskoczył, ale nie mało przeskoczył przez niego, tylko od razu runął do przodu. I co sędzia? Oczywiście dyktuje jedenastkę. Strzelają jedenastkę, oni wygrywają, my spadamy, oni wchodzą. Ja wchodzę potem, ponieważ pełniłem te różne funkcje, wchodzę do sędziego, panie sędzio, tu pokazuję kartę dziennikarską, proszę uzasadnić, dlaczego, za co to był ten rzut karny? Bo ja dla przeglądu sportowego zrobię zaraz relację i jutro się ukaże. Przecież muszę to, mnie będą pytali o to, zaraz będę miał telefon. Proszę pana, za fal bramkarza na zawodniku gości. Mówię, panie sędzio, przecież on przeskoczył. Zawodnik złapał piłkę, bramka złapał piłkę. Jak on mógł złapać piłkę i sfaulować jednocześnie zawodnika? Odzywa się obserwator z boku, bo to przyjeżdża też obserwator. Tak, panie redaktorze, za faul bramkarza na zawodniku. Nie miałem co z nimi rozmawiać. To było strasznie bolesne, bo związane ze spadkiem Moto Jelcza, kolejnym spadkiem z drugiej ligi.